19 maja, wtorek, Barbara Gędłek, zapraszam na Jawor Express. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 12 przypadków zakażenia koronawirusem, a 31 osób przechodzi kwarantannę nałożoną decyzją administracyjną w związku z możliwością zakażenia COVID-19. 63 osoby są objęte obserwacją epidemiologiczną oraz jedna osoba jest hospitalizowana. 12 przypadek zakażenia koronawirusem to mężczyzna w wieku około 60 lat. Zgłosił się z niepokojącymi, aczkolwiek nietypowymi objawami do szpitala zakaźnego. Na miejscu zrobiono mu wymaz i stwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna pozostaje w domu. Jego stan zdrowia jest dobry i nie wymaga hospitalizacji. Osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem, zostały wytypowane przez sanepid i zostaną skierowane na obserwację epidemiologiczną. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka filmowego z cyklu Kronika Miasta Jaworzna w czasie pandemii koronawirusa, będącego przeglądem działań miejskich instytucji i służb. W odcinku numer 4 zobaczymy, jak miasto działa na polu ochrony zdrowia oraz pomocy osobom potrzebującym. Na jedną osobę jest niecałe 9 kilo, ale jak jest rodzina wieloosobowa, to nawet ma 8 osób w rodzinie, to 8 razy ta ilość, także wtedy jest naprawdę bardzo dużo tego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z wolontariuszami z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej przeprowadził kolejną w tym roku akcję wydawania żywności osobom potrzebującym. W sumie tę pomoc otrzymało 600 osób z terenu Jaworzna, z czego 212 osób były to osoby bezdomne przebywające na co dzień w schroniskach i noclegowniach. Najpierw w środę paczki zostały rozwiezione właśnie do noclegowni i do schronisk, a następnie w czwartek osoby potrzebujące mogły odebrać paczki żywnościowe w Dąbrowie Narodowej. W tym roku była to już trzecia podobna akcja, z czego druga została przeprowadzona w kwietniu. Kolejna planowana jest na maj. Rozdysponowanych zostało już około 6 ton żywności. No 12 ton przywiezionych, plus było 1,5 tony na magazynie, także tej żywności się przewija sporo. Zapytać, co pani doleja ze względu na panującą epidemię, dlatego rozmawiamy przez telefon, ale najpierw chciałbym zapytać, co pani doleja, od kiedy, jakie pani ma dolegliwości. Bardzo proszę, żeby pani opowiedziała. Szpital wielospecjalistyczny w Jaworznie otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 3 milionów złotych. 1 milion złotych został przekazany przez prezydenta miasta Jaworzna, a ponad 2 miliony złotych zostały uzyskane z dofinansowania wojewódzkiego. Całość tych pieniędzy posłuży znaczącemu wsparciu infrastruktury sprzętowej szpitala. Zakupiony zostanie nowy aparat do RTG, dodatkowo zakupione zostaną 3 respiratory stacjonarne, 7 sztuk respiratorów transportowych, centrala z 13 kardiomonitorami, sterylizator wodno-parowy, stacja uzdatniania wody, myjnia dezynfektor, defibrylator oraz 12 łóżek do intensywnej terapii wraz z materacami przeciwodleżynowymi i dodatkowo jeden aparat RTG przyłóżkowy. Na potrzeby walki z epidemią prezydent miasta Jaworzna uruchomił rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Do tej pory za kwotę blisko 500 tysięcy złotych został zakupiony sprzęt ochronny, m.in. maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący. Sprzęt został rozdysponowany do jaworznickich instytucji i służb oraz szpitala. Otrzymały go również jaworznickie stowarzyszenia i organizacje, które zajmują się pomocą osobom potrzebującym. Trwają dni integracji szkoły podstawowej nr 7 w Jaworznie, popularnej siódemki. W tym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć jaworznickich policjantów. Policjanci w Jaworznie nagrali sympatyczny film dla uczniów szkoły podstawowej.
W rozmowie dnia kolejny sportowiec nominowany w plebiscycie Gazety Co Tydzień. Tym razem Hanna Cyba. Na treningu na pewno jest luźniej, nie są to zawody przed sędzinami i widownią, ale też bardzo się trzeba skupić, żeby wszystko na treningu wyszło jak najlepiej, ponieważ trzeba wszystko wytrenować na treningu, żeby na zawodach wszystko wyszło dobrze. Na zawodach już się przyzwyczaiłam do tego stresu, już go tak naprawdę nie mam, ale zawsze coś tam, jakiś stresik mały jest, żeby po prostu jakoś się nie potknąć albo żeby wszystko wyszło dobrze. Całość rozmowy po Jawor Ekspresie. Przyrodnik Piotr Grzegorzek zwraca uwagę na problem z drzewami w Jaworznie. W rejonie skrzyżowania ulic Plac Świętego Jana, ulica Świętej Barbary oraz Krótka znajduje się niewielkie zgrupowanie drzew. Jakiś czas temu zauważyliśmy, że część z nich zdecydowanie umarła i drzewa te w końcu zostały usunięte. Pozostała trójka powoli, tak jak to ten gatunek ma w obyczaju, zazielenia swoje korony. Wystarczy uważnie przyjrzeć się im, aby zauważyć, że sporo gałązek, a nawet grubych konarów obumiera, stwarzając spore zagrożenie dla tych, którzy tutaj spacerują. Przypominam, że drzewa umierają stojąc, a czasem, zanim dokonają żywota, zabijają. Z powodu bardzo kruchego drewna jesiony uchodzą za morderców mimo woli. Mając na uwadze zdarzające się ekstremalne zjawiska pogodowe, oczekuję jakiegoś sensownego działania. Nie jestem za tym, aby dokonać tutaj ostatecznego rozwiązania tej kwestii. Wystarczą sensowne zabiegi pielęgnacyjne. Rada Polityki Pieniężnej obniży w maju stopy procentowe. Pozostaną one na poziomie bliskim zera przez długi czas. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy posiadają kredyty hipoteczne. Rada Polityki Pieniężnej w następstwie pandemii koronawirusa, załamania się wydatków konsumenckich i silnego hamowania wzrostu gospodarczego w Polsce szybko obcięła stopy procentowe. Niemniej jednak uważam, że ten proces jeszcze się nie zakończył. Twierdzę, że przełożone z 6 na 28 maja posiedzenie Rady miało jej dać czas na rozeznanie się w sytuacji, miało dać czas na ocenę tego, jak głęboka będzie przyszła recesja. I wnioski tutaj nie są zbyt budujące, stąd też zakładam, że w maju Rada zetnie stopy procentowe w okolice zera i to będzie ostatni taki ruch. Później długo stopy w Polsce pozostaną na tym niskim poziomie. Na dzisiaj to już wszystkie informacje. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.